jeśli, jeżeli będzie coś chropowatego albo niezrozumiałego, to będziemy edytować na bieżąco. Dobrze? Proszę mnie zobaczyć teraz. Ja mogę głosować na to. Jeżeli to jest do nas gdzieś, to jest wyrobić. Nie się na tym odczuwa, ja mogę nie sobie to słuchać. Ja bym się nie robił też. Ale jest sensu, nie się będzie mieć. Nie chcę być drogi, ja mówię, aha, czy dobrze. Nie wiem, dlaczego ja mam być ukarany? Ja chciałem, ale my przewodni go w stanie. Przerwa? Przerwa jest? Nie, nie. I proszę napisać. Powiedzieć, że w budynku 4000 km autosem, że? Dobrze, nie dawaj się tak, nie tak ukazywa. Proszę Państwa, kontynuujemy. Kontynuujemy, bo niestety to jest smutno. Może oni się poszli wszyscy do skarbu. Oni rozgadali. Państwo zdemontowali się na poprzednie, zdemontowali Państwo. I nic trzeba. Zaraz robimy dyskusję. Okay. Już ten temat i dyskusja. Dokładnie. Jest dyskusja. Żadnych konsekwencji. Proszę Państwa, potrzebny jest nam jednostronicowy dokument, że istniejemy. To bardzo ważne. Potrzebna nas i musimy go zrobić jak najszybciej, żebyście Państwo mogli go mieć w ręce podczas rozmów ze swoimi tam znajomymi. Napisaliśmy tak, Konfederacja na rzecz reform ustrojowych, Polska według Stanisława Staszica, Mariana Bieleżyńskiego i Jerzego Zdziechowskiego, bo w zasadzie nawiązujemy tutaj do tych tematów. Tak. I na jednej stronie nasz program. Konfederacja na rzecz reform ustrojowych, w skrócie KOREUS, przygotowuje projekty reform stanowiące ramy dla nowego ustroju Polski, gwarantujące suwerenność narodu polskiego w zgodzie z konstytucją. No tu jest ten tekst rozszerzony, który jest dostępny w internecie. Oto ich streszczenie. Przepraszam, powiem jeszcze, kto jest autorem. Autorem tego tekstu jest pan Adam Domaracki, także że w jego imieniu troszeczkę Zopola. Nawet tutaj przemawiam. Zopola, tak? Tak, Zopola. Czyli Spola. Tak. Reforma, jednym zdaniem, reforma monetarna. Odzyskanie prawa emisji suwerennego pieniądza, przepraszam, muszę sobie to powiększyć, bo widok, gdzie tu jest? Na dole. Z moim wzrokiem jest nie najlepiej. Dobrze. Reforma monetarna. Odzyskanie prawa emisji suwerennego pieniądza. Likwidacja, nacjonalizacja rzekomego długu i wprowadzenie zdrowych zasad monetarnych polegających na emisji zgodnie z artykułem 227 Konstytucji pełnowartościowego pieniądza wyłącznie przez Narodowy Bank Polski zasilającego budżety przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Tu jest propozycja bazowego ustroju dochodu gwarantowanego. Na ten temat mówiliśmy w pierwszej części i wiemy, że tracimy około 130 miliardów złotych z tytułu przejęcia architektury monetarnej polegającej na emisji pod zastaw długu. Sprawa kontrowersyjna, jedni chcą, drudzy nie chcą. Tam pochyłym pismem italiką jest zaznaczony taki aspekt. Ja go przeczytał. Jeżeli Państwo dojdziecie do wniosku, że nie powinno go być, to go wykreślimy. Polska nie powinna dłużej płacić banksterom haraczu za prawo używania pieniądza. Dodatkowe informacje o współczesnej architekturze monetarnej znajdziecie na drugiej stronie. Zapoznaj się z nim koniecznie. Tam znajdziesz pieniądze na finansowanie naszego godnego życia w kraju. Na drugiej stronie tego naszego tekstu, tego opracowania są podstawowe pojęcia właśnie architektury monetarnej, z którymi chcielibyśmy ludzi zapoznawać. Czy w takim, w
w takim stanie, jak to jest zrobione, możemy z tym iść do ludzi, żeby się nie wstydzić za to, co usiłujemy przekazać. To ja mam propozycję od razu. Jeżeli chodzi, to bym nie pisał na pierwszej stronie tego, tylko trzeba innymi trochę słowami wrzucić na drugą stronę, a tam można o tym banksterstwie napisać. Bo jak ludzie będą czytali, to lepiej, żeby to poszło normalnie, tak to określę, a taki cios sierpowy dać na drugiej stronie. Mhm. Ja bym proponował jednak zmienić to sformułowanie banksterzy na bankierzy, ponieważ banksterzy naszymi grom jest znane. Ludziom trochę się kojarzy od razu z gangstera. No, tak, ale nie używajmy dobrze w dokumencie, że tak powiem, oficjalnym określeń, które dla nas są bankierstwo światowe. Bankierstwo światowe. Bankierom, ja myślę, że bankierom. A jakbyśmy nazwali międzynarodowym instytucją finansową? A może być, może jak być. Najbardziej. Grzecznie? Może ponadnarodowym. Ponadnarodowym. Ponadnarodowym instytucją bankowym. Lichwiarskim. Instytucją finansową. To też na drugiej stronie. Lichwa, czas, tytuł, prawda? Słowem. Tak, za prawo ogrzewania pieniądza, to jest... Czytanie Ewangelii. Proszę Państwa, to są takie elementy, jakby to powiedzieć... Pan to dobrze powiedział, to trzeba dobrze powiedzieć. Rozumiemy, musimy nad tym popracować, bo temat nie jest prosty. Tak. Ale idziemy dalej. Tak jest. Idziemy dalej. Reforma ustroju politycznego. Wprowadzanie kontraktu wyborczego z ugrupowaniami politycznymi jako przedstawicielami narodu, który to kontrakt. Kontrakt zapewni możliwość ich odwołania w trakcie trwającej kadencji za niewywiązywanie się z zapisów kontraktowych. Reforma ta nawiązuje historycznie do skutecznej tradycji artykułów henrykowskich i Pakta Konwenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ługactwo wyborcze powinno być przestępstwem i powinno być ścigane z mocy prawa. Chropowaty język, proszę o sugestię. Ja jeżeli mógłbym zaproponować, to zamiast tego kontraktu, bym zaproponował program, że dane ugrupowanie występuje w wyborach, powiedzmy, parlamentarnych z określonym programem. I my nie wybieramy tego ugrupowania, tylko my wybieramy program. Dokładnie. Jeżeli program, powiedzmy, nie jest realizowany, no to muszą być instytucje umożliwiające odwołanie, powiedzmy, tych facetów. Jednocześnie instytucje, które powiedzmy skontrolują ich działanie, powiedzmy, i określą, powiedzmy, jakie były efekty. Ja rozumiem, tylko my pod pojęciem kontraktu chcemy rozumieć więcej niż program. To co czytaliśmy wcześniej, konkretne zapisy legislacyjne z terminami wykonania. Rozumiem, jeżeli ktoś, powiedzmy sobie... Żeby do ludzi dotarło, to jednak to pojęcie program powinno być, bo to jest zrozumiałe. Ale a kontrakt o wszyscy, pan, nie, ale do tej pory wszyscy występują z programami i nic nie realizuje. Nie słyszałem, żeby były programy, proszę pana. Były cuda, proszę pana, Irlandia, wie pan, Nowa Japonia, prawda, i tak dalej. To były programy. No zgadza się, tak dalej. Przepraszam, panie Aleksandrze, ja czytam z obowiązku programy. Program PiS-u liczy, nie wiem, 250 stron. Jest, mimo objętości, jest na takim poziomie ogólności, że nie ma za co pociągnąć ich do odpowiedzialności. Program innych partii tak samo. Więc same programy, to znaczy pojęcie programu funkcjonuje w świadomości wyborców, natomiast one jest na takim poziomie ogólności, że nie ma jak ich złapać później za to, że tego nie dotrzymują. Natomiast kontrakt to jest coś konkretnego. Czyli my się zobowiązujemy do tego. Panie Romualdo, jeżeli wyborca zobaczy taką cegłę w programie, prawda, to on jej nie przeczyta. Ale przeczyta program, który jest zawarty na jednej stronie. I to ugrupowanie, jeżeli on będzie sensowny, ono wejdzie do parlamentu.
tak na od... To musi być odpowiedni. O to nam chodzi. I o to nam chodzi. Tylko musi być słowo. W kontrakcie muszą być rzeczy mierzalne i określone terminy. To może w kontrakcie powinien być zawarty program danego ugrupowania. Kontrakt to jest coś konkretnego. Tak? Dane ugrupowanie zobowiązuje się, że Ryszard, zobowiązuje się, że odtworzy polski przemysł zbrojeniowy. W związku z tym taka i taka fabryka zostanie powołana w takim czasie. I podpisuje się pod tym dany przedstawiciel. I teraz jaki to ma skutek? To ma skutek taki, że wyborca wyciąga to i mówi: bracie, 3 lata jesteś w Sejmie, rok został do końca, 2 terminy minęły wybudowania 7 fabryk zbrojeniowych w Polsce, a ty nie zrobiłeś nic. Spieprzaj z tego parlamentu. Rozumie pan? To jest ta różnica pomiędzy programami, czy tak, który jest, a kontraktem. My musimy w ogóle przeorać świadomość wyborczą Polaków w kierunku nie rozmowy o kiełbasie wyborczej, o jakichś ogólnych rzucanych hasłach, tylko konkretnych zadaniach, interes, które są do spełnienia. Jestem, interes. Ale to się nie kłóci z tym, co ja mówię. Bo trzeba, może nie dodałem tego, że jeżeli kontrakt, program nie zostanie zrealizowany, to oni odpowiadają karnie za to. Tak. To musi być system kontroli pana. Oni nie mogą obiecywać kiełbasy wyborcze. I później zacznie śmiać pana. Weszli na wiejską, że pana i jest śmiechu pigo. Ale rozumiem, chodzi o... Mamy dwoje prawników tutaj, przepraszam, może dam głos prawnikom. Bo tak, zapis musi być egzekwowalny. I egzekucyjny. Czyli rozumiemy, na takie programy, jakie przedstawiają w tej chwili partie wyborcze, to tam naprawdę no, nie ma się czego czepić. No, prawnik, prawda, by bez inny był. Czy pojęcie kontrakt pasuje do tego interesu? No właśnie. Państwu chodzi o wprowadzenie do polskiego prawa politycznego przyrzeczenia wyborczego. Bo kontrakt to jest umowa, to jest coś dwustronnego. Tutaj chodzi o to, żeby solemnie, uroczyście i w sposób wiążący dla siebie poseł zobowiązał się i tych zobowiązań dotrzymywał. Więc tu nie chodzi o kontrakt, bo ja się zastanawiam, z kim ten kontrakt, czyli umowa, miałby być zawierany. No, z wyborcami, z całym elektoratem. Nie, z wyborcami z okręgu, tak, czyli ale przedstawicielami. Nie, no słuchaj, ale... to jest szczegół prawny, no, który można rozstrzygnąć, natomiast możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że jest samorząd danego okręgu i my upoważniamy samorząd, czyli wybrany przez nas, do zawarcia w naszym imieniu kontraktu wyborczego z posłami, którzy są z danego okręgu. To są instrukcje wyborcze, które jak wydawało się, pan krytykował. Dlatego ja mówię o egzekucji. To nie musi być wyborca, to może być instytucjalne słowa. Jest zrealizowany program ugrupowania, które powiedzmy weszło do parlamentu i jest odpowiedzialne za jego realizację. Tego Kowalska i Nowak nie zrobiła. Proszę Państwa, nie wiem, czy Najwyższa Izba Kontroli, czy ktoś inny jeszcze. Proszę Państwa, naszym zadaniem, Ryszard, naszym zadaniem jest zaproponowanie nowego systemu, który będzie się radykalnie różnił i walczył z tymi patologiami, jakie są. I w Polsce jest w naszym mniemaniu, że tak, polityk gada swoje, będzie robił swoje, ja i tak na to nie mam wpływu i tak dalej, i tak dalej. I radykalizm nasz polega na tym, że mówimy: zobaczcie Polacy, wy możecie ze swoim posłem zawrzeć umowę na piśmie. Polacy mają wyostrzony stosunek do tego, mowa na piśmie, czyli coś, co nie zginie. I bracie, jeżeli ten poseł nie zrealizuje tego, co podpisał, to ty go odwołujesz.
Masz do tego prawo. Jaki ten nie masz. Odwłoczny będziesz robił. Nie, nie. No, na przykład 100 obywateli składa wniosek, podpisuje, wnosimy odwołanie tego i tego posła i procedura przewiduje, że w ciągu 3 miesięcy mają się odbyć w danym okręgu nowe wybory. Koniec. Musiałoby być referendum odwołane, ale to jest skomplikowane. To nie jest skomplikowane, jeżeli umieścimy to w ustroju politycznym i w ustawie wyborczej. Więc należy wprowadzić przyrzeczenie kandydackie, solenne. W tej chwili nie ma takiego. Przyrzeczenie wyborcze, jak Państwo pamiętacie historię 100 milionów, Sąd Najwyższy orzekł, że przy obietnice wyborcze nie są przyrzeczeniem publicznym. Może raczej zobowiązanie było wreszcie. Czy przyrzeczenie, czy zobowiązania wyborcze. I po drugie, instytucja referendum odwoławczego posła w sytuacji, kiedy on nie wywiązuje się z tych zobowiązań, z tych przyrzeczeń wyborczych. To muszą być dwa elementy, które spowodują, że będzie można to wykonać to. Proszę Państwa, bo tak, ja też zerkam na zegar. To może zróbmy w ten sposób. Nie zamykajmy tego tematu. Tak jest, to przedyskutujemy. Mailem dostać. Tak. Drogą elektroniczną pana. Tak. Kiedy można było jeszcze tam poprawić. Oczywiście, zrobimy to. Czyli odkładamy do dalszej dyskusji. Ciszy domowej. Jeszcze jest. Tak.